przez ostatnie kilka tygodni pokazywałem Wam, jak radzić sobie z dysfunkcjami obręczy barkowej. Dzisiaj jest wspaniały dzień na to, żeby pomówić o spiętych mięśniach szyi, z którymi boryka się bardzo wiele osób. Witam Was na kanale Athletic Development i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Problemy związane z szyją są nieodzownym następstwem dysfunkcji w rejonie lędźwiowo-biodrowym. Stamtąd bierze się większość kłopotów ruchowych w naszym ciele. Naprawa tego jest dość złożonym problemem, którego nie da się zamknąć w jednym materiale. To nie znaczy, że nie należy próbować. Na naszym kanale znajdziecie całą playlistę dotyczącą stabilizacji centralnej. Zapoznajcie się z nią i zacznijcie stosować patenty w niej zawarte w swoim treningu, a zobaczycie, że problemy związane z obręczą barkową czy z szyją zaczną powoli mijać. Czyli stosujemy holistyczne podejście, jeśli chodzi o nasz aparat ruchu. W związku z tym zajmiemy się dzisiaj mięśniem, który ma tendencję do bycia adaptacyjnie spiętym i skróconym. Mówię tu o dźwigaczu łopatki. Mocuje się on do górnego kąta łopatki oraz do wyrostków poprzecznych kręgosłupa szyjnego od C1 do C4. Jego zadaniem jest elewacja oraz dolna rotacja łopatki, a także w przypadku działania jednostronnego zgina szyją do tyłu i w bok lub przy działaniu obustronnym zginają do tyłu. Jeśli ten dziad będzie za bardzo skrócony oraz napięty, tak jak to się dzieje w dysfunkcjach barkowo-szyjnych, będzie to rodziło kilka problemów. Po pierwsze, ograniczony będzie zakres w zgięciu i odwiedzeniu w stawie ramiennym, gdyż do tego potrzebna nam jest górna rotacja łopatki. A jak już wcześniej wspomniałem, w tym przypadku mięsień ten będzie nam ją ograniczał. Po drugie, będzie to wywoływało bóle głowy oraz szyi. Po trzecie, zajeżdżać nam to będzie odcinek szyjny kręgosłupa, a także staw ramienny. Do wykonania dzisiejszych mobilizacji potrzebna nam będzie piłeczka oraz dłoń. Znajdujemy górny kąt łopatki. Powinien się znajdować mniej więcej w tym miejscu. Przykładamy piłeczkę i dociskamy ją do ściany. Dodatkowo zginamy oraz rotujemy głowę w stronę przeciwną. Starając się powoli oddychać przeponą oraz maksymalnie rozluźnić się, wytrzymujemy w tej pozycji około 1 do 2 minut, szukając najbardziej bolesnych miejsc. Jeśli ból staje się już do zniesienia, możemy wykorzystać techniki Active Release, czyli do poprzedniej statycznej pozycji dodajemy ruch depresji, czyli opuszczenie łopatki, wraz z powolnym odwiedzeniem w stawie ramiennym oraz pogłębienie zgięcia i kontraktacji w szyi. Wykonujemy 10-15 powtórzeń i zmieniamy stronę. Jeśli już skończyliśmy mobilizację, przyszedł czas na rozciąganie tego mięśnia. Z tym, że musimy pamiętać, żeby uważać przy rozciąganiu mięśni szyi. Nie forsujemy tego rozciągania i robimy to z wyczuciem. Cały ten proces ma być dla nas komfortowy. W tym przypadku, chcąc maksymalnie oddalić od siebie dwa przyczepy tego mięśnia, musimy ustalić łopatkę w depresji. Najlepiej opuszczając maksymalnie bark oraz łapiąc się za tył uda. Dodatkowo zginamy szyję w bok, rotujemy w przeciwnym kierunku oraz lekko w przód. Teraz przyda nam się nasza dłoń. Tą pozycję głowy będziemy lekko pogłębiać, dodając nacisk ręką. Głęboko oddychając, staramy się maksymalnie rozluźnić i wytrzymać w tej pozycji od 1 do 2 minut. Ćwiczenia te fajnie wykonać po całym dniu pracy spędzonej przed komputerem czy samochodzie. Niemniej jednak nie zapominajcie, że problem z szyją najczęściej bierze się z dysfunkcji ulokowanych w odcinku lędźwiowo-biodrowym. I żeby pozbyć się go na zawsze, musimy zająć się najpierw tym miejscem. Niemniej jednak dzisiejszy odcinek jest, nazwałbym to, pierwszą pomocą, jeśli chodzi o bóle szyi. Za tydzień pokażę Wam, jak ogarnąć inne mięśnie szyi, a tymczasem dajcie lajka, link do naszego Facebooka znajdziecie w opisie, o czym zapomniałem, a tymczasem trzymajcie się, na razie.